Siemanko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Gotika na moim kanale. Trzeci odcinek, dalej zbieramy questy, rozmawiamy z Mordragiem, bo ma on nam coś ciekawego do przekazania. Opowiedz nam o nowym obozie. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. Okej. Nie głupie. Teraz generalnie on może nas zabrać do nowego obozu i to jakby... I on już tam zostanie. W tym momencie będziemy mogli zgłosić Torusowi, że... Problem rozwiązany, aczkolwiek to jest dosyć długa wyprawa. Ja nie wiem, czy ja już chcę tam iść. Nie, dobra, póki co Mordrak niestety tutaj stoi. Jednak nie udamy się jeszcze do nowego obozu. Idziemy się przekimać, bo musimy... Chcę zebrać questy, chcę najpierw rozwiązać tą, wiecie, sprawę, wiecie, wygadania się ze wszystkimi absolutnie, a dopiero potem uderzyć tak jakby... w działania w polu, działania gdzieś tam, powiedzmy... działania w... bardziej nastawiony na akcję. Wow, prawie spadłem. Zginąłem, stąd spadł chyba. Okej, kopacz, kopacz cień, nic ciekawego. Czemu idę w to konkretne miejsce? Dlatego, iż tutaj jest jedna chata, która będzie należeć do nas. Mam tutaj Huno. Kim jesteś, Huno? Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekać. Dat głos. Lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza i to właśnie ode mnie dostają. Miecza? Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Sporo. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Ładnie go podsumował. Ciekawski z ciebie facet, kolego. No cóż. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. To nie było miłe. Dobra. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Dobra, generalnie... Zobaczmy te całe narzędzia. Chciałbym kowalskie. Kupić narzędzia kowalskie. I wiecie co? Powiem wam szczerze, nie jestem do końca pewien, czy w tej grze jest jakikolwiek system tworzenia mieczy. Czy jedyny miecz, którego nie można sobie zrobić, to jest podstawowy po prostu mieczy, gdzie po prostu wiecie, tam miecz zwykły, stalowy, który możemy sobie sam wykuć. Ale wiem, że mod Mroczne Tajemnice, nie jestem pewien, czy to jest w samej grze też, ale w Mrocznych Tajemnicach na pewno wiem, że jest cały system jakby kowalstwa oparty na tym, ile mamy siły, ile zręczności i zależnie ile mamy poszczególnych statystyki, taki miecz sobie wykujemy. To jest dosyć fajne. Nie jestem pewien, czy to jest w prawdziwej grze, w podstawowej grze, bo nigdy się tym nie bawiłem. Kowalstwo jest o wiele lepiej zrobione w Gothiku 2, ale do tego oczywiście jeszcze dojdziemy z czasem. Tak jak powtarzam, będę nagrywać Gothika 2 za x czasu. I tutaj mamy sobie takiego gościa o imieniu Guy. Witam. Hello. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata.
Dobra, i tutaj generalnie powiedzmy... No dobra, wygadajmy, okej. Okay. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. No właśnie nie. Uwierzcie mi, właśnie nie. Moim osobistym zdaniem dostanie się do obozu na bagnie, to znaczy nie dostanie się jako nam dojście do obozu, ale do dołączenia, to jest nasza chata, ktoś właśnie o tej chacie mówi. Mogliśmy go zapytać, o którą chatę chodzi, to on by nam po prostu ją wskazał, to jest nieistotne, mam tutaj szyneczkę. Tak, właśnie, jest najciężej. Dlaczego najciężej? Dlatego, że dużej części questów na bagnie... okej. Okay. Trzeci odcinek i gra już dwa razy mi się wykrzaczyła. Seria zapowiada się wybitnie póki co. Okej, okay, dobra, ja tutaj przespałem się poza kamerą, bo przespanie się wykraszowało mi grę i musiałem znowu dojść do wyrka i się po prostu położyć. Dobra, i kontynuujemy naszą przygodę w starym obozie. To mam Fletchera, czyli gościa od NECA, możemy tutaj wygadać kwestię. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! A! Rozumiem. Rozumiem. Okej. Okay. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Kolega nie jest fanem ciężkiej pracy? Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Okej. Okay. Chodzi o Neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. No spoko, dobra. Okej, okay, czy jakiś kopacz być może będzie wiedział, o co chodzi z Nekiem? Ja oczywiście naprawdę wiem, gdzie się podziewa Nek i kto mi może w tej sprawie pomóc. Dobra. Tutaj, generalnie niżej, w ogóle tak, zrobimy sobie jeden myk, który pozwoli nam tutaj bardzo fajnie sobie zaliczyć questa, tak powiedzmy. Dobra, a więc mianowicie idziemy do naszej chaty jeszcze na chwileczkę. Albo raczej podskoczymy do naszej chaty. O! I tutaj wy... Albo dobra, w sumie... No dobra, jak już przyszedłem, to i tak już to zrobię. Nieważne. I tutaj w skrzynce... Te skrzynki tam nikt nie opróżni, bo ta nasza skrzynia jak coś. Zostawimy sobie calutką naszą rudę. Ponieważ widzicie, jest taka sprawa. Jeśli tutaj walczymy... to mamy dwa rodzaje przegranej. Jeśli walczymy z ludźmi, którzy nie są, powiedzmy, jakoś super negatywnie do nas nastawieni, na przykład jakbyśmy zaczęli burdę w obozie, nie? To zostalibyśmy znokautowani, nie zabici, znokautowani, a następnie prawdopodobnie ktoś podszedłby i opróżniłby nam kieszenie z kasy po prostu, nie? I w tym wypadku stracilibyśmy całkiem sporo, jakby nie patrzeć. Zabiłem chrząszcza, Helia. Dobra. Tak, stracilibyśmy kasę, bo ktoś by nam ją zabrał i tu będzie nasza kasa jest bezpieczna tam, a tutaj mamy dosyć ciekawe zadanie. Mianowicie mamy sobie Scottiego, który jest kolejną z ważnych osób w starym obozie. Nie ławka Scottiego, tylko na zasadzie Scottiego. O, dobra. Czym się kurde zajmujesz, ziomuś? Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie, przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników, no wiesz. Fajnie. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Czyli biznes. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Rozumiem. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Czyli nigdy. Tak, generalnie to jest chyba kolejny pomysł zaraz po Kowalstwie, który miał być lepiej rozwinięty. I stąd kwestia obstawiania walki, w ogóle ta arena tutaj. Aczkolwiek twórcy z jakiegoś powodu zrezygnowali z tego pomysłu. Sorry.
Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. I got this. Dobra, i możemy się tutaj nauczyć za 50 bryłek broni jednoręcznej. I w sumie wiecie co? Wiecie kurde co? Nauczymy się tego. Bo walka się przyda, po prostu. Bo walka na miecze to podstawa. Bez tego za daleko nie dojdziemy. Chociaż kurde. No dobra, liczę, że jeszcze się... Kurde. I teraz to jest ten myk. Na co wydać pierwsze pieniądze? Na walkę mieczem? Czy może udać się do tych typków i nauczyć się na przykład obdzierania ze skóry i wtedy zdobywać pieniądze na tym? Kurde, to jest zawsze myk. No dobra. Rozumijmy walkę wręcz. Znaczy walkę przy pomocy miecza. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Bierzemy nasze 50 bryłek, bo tyle to kosztuje. Dobra. Już. I nauczmy się właśnie walczyć właśnie przy pomocy miecza. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób. Mamy jakby, czekajcie, pokażę wam to. Mamy jakby, widzicie tutaj, stan nauki broni jednoręcznej, dwuręcznej, łuku, kuszy, otwierania zamków, kradzieży, magii, skradania się, akrobatyki. To są wszystkie umiejętności w tej grze. Generalnie każdą z pierwszych czterech umiejętności, czyli jednoręczna, dwuręczna, łuk, kusza, możemy wyszkolić na dwa poziomy. Na poziom podstawowy i na poziom zaawansowany. Na poziomie zaawansowanym jesteśmy już całkiem nieźli. Na poziomie podstawowym jesteśmy w sumie też całkiem nieźli. I generalnie nauka jest tutaj dosyć prosta, ponieważ każda broń ma, każda po prostu z tych cech walczących ma dwa poziomy i tyle. Potem w Gothicu 2 bardzo fajnie to rozwinięto, ale no cóż, musimy sobie radzić z tym, co mamy. Więc generalnie przez ten system wyszkolenie bezimiennego absolutnie wszystkim do końca gry nie jest żadnym problemem. Dobra. Tak. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Okej, okay, w ten sposób nauczyliśmy się walczyć bronią jednoręczną. Czy może nas jeszcze coś nauczyć? Zajmuje... Tak. O, dobra, i mamy poziom jednoręczny, poziom drugi. Już za 20 punktów i za 150 bryłek, to 150 czy to jest? Tak, 150. Czyli też w sumie niedrogo. Generalnie lubię te właśnie takie jakby ich tłumaczenia tego. Są o wiele lepiej zrobione niż w Rizenie, gdzie dostawaliśmy na zasadzie jedno zdanie za na przykład za 1000 sztuk złota, co było głupie. Tutaj faktycznie brzmi, jakby ten gościu nam coś tłumaczył. Wiadomo, że to nie jest w stanie nauczyć nikogo walki mieczem, ale no cóż, lepsze to niż powiedzieć, no dobra, teraz już to umiesz. Dobra. Okej, chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. I tutaj, jak jesteśmy cwani, to wiemy co i jak. Gościu powiedział, że nie lubi typków z nowego obozu, prawda? A mamy tutaj gościa ze starego obozu, z obozu sekty i z nowego obozu właśnie. I zapewne już wiemy, kogo wybrać. I teraz jest taki myk, bo tutaj ci goście wyglądają na koksów generalnie, nie, żeby nie było. I jakim cudem my, gościu bez zbroi, z zardzewiałym mieczem, mamy szansę pokonać kogokolwiek z nich? Szans nie mamy. Aczkolwiek sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Dobra. Wygadajmy się z tym gościem, oczywiście Karimem. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Okej. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu.
Spadaj stąd! Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? A więc tak, co by to... I tutaj to jest generalnie generator najlepszych tekstów w tej grze, nie? Czekajcie, o właśnie. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. What the fuck? O co chodzi? I oczywiście... Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. No cóż, pięta Achillesowa, co? Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! I teraz sprawa wygląda tak. On czeka nas na arenie. My sobie zapiszemy. Bo nie chcesz ewentualnego crashu gry znowu. Tak, i teraz ważne jest, żeby nie mieć żadnych pieniędzy przy sobie w momencie walki z tym gościem. On się oczywiście troszeczkę tutaj zarąbał. No już, no. Ból to tylko kwestia siły woli. A nasza siła, a my jesteśmy pacyfistą. Okej, okay, następnym razem wylądujesz w piachu. Okej, to było szybkie, prawda? I? Widzicie? Nawet nie ma przy sobie rudy. Podjebałby nam kasę. Ale nie zrobił tego, bo nic nie mieliśmy. I ważne jest również, żeby nie wyciągać broni, ponieważ jeśli będziemy mieli wyciągniętą broń, kiedy ktoś nas nokautuje, to ta broń nam wyleci i zostanie nam zabrana przez naszego przeciwnika. Tak więc po prostu przyjmujemy cios na mordę i idziemy do Scottiego. Yo, Scotty. Nie ławko Scottiego, tylko Scotty. Wyzwałem Karima na pojedynek. I spuścił ci niezłe baty. Ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukinsynów z nowego obozu. Widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Okej, okay. I w tym momencie mamy już jego poparcie. Generalnie tak, pokonanie Karima w tym momencie jest praktycznie nieosiągalne. Znaczy się, dobra, ja wiem, że zapewne jest sposób, żeby go pokonać bez kodów na tym poziomie aktualnie co teraz. Ale szczerze, gra jest moim zdaniem nie warta świeczki, z którą możemy po prostu się podłożyć, dostać expa i tyle, a naprawdę walka z nim teraz byłaby okropna, bo po prostu nasz miecz nie zadawałby mu praktycznie w ogóle obrażeń, a on miałby nas na hita, tak więc po prostu to była, nie wiem, walka do jednego ciosu. Dobra, zbieramy z powrotem naszą rudę. Okej. Okay. Zapiszmy, bo ostatnio gra mi się tutaj wykrzaczyła, więc wolę znowu nie ryzykować. A chce się uleczyć. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Okej, tak, sen zrobił mi dobrze. Ho, 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 ho. To nie było. Jak grubasznie, prawda? Dobra. Mamy 4 bryłki rudy, umiemy się już bić. Mamy chujowy mieczyk, nie mamy zbroi. Możemy kontynuować nasze przygody. Dobra. Ruszamy dalej. Tutaj będziemy mieli takiego pewnego pulchnego kucharza, który również będzie miał nam co nieco do powiedzenia. Snaf. Siema, Snafi. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Słucham. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Chcę, żebym się pożygał. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Bywa. Dobra. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. No właśnie. Wysłałem go po grzyby, ale
nigdy nie wrócił. O nie, smuteczek. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Jasne. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Wierzę na słowo. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Okej, dobra, mamy dość info. I teraz tak, tutaj jest ulubiona postać wszystkich. Wrzód. Każdy, kto grał Gothica albo oglądał cokolwiek z Gothica, zna Wrzoda. Unikamy gościa po prostu. I mamy tutaj właśnie rączkę, o której mówił nam wcześniej Diego. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. A jaki skromny. Nie mógłbym się wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Okej, brzmi aż za prosto. Czego możesz? To zależy od tego. Dobra, więc tak, otwieranie zamków, kradzież. Generalnie i teraz sprawa jest taka... Sprawa wygląda tak, mam jeszcze oczywiście naukę skradania, więc wygadajmy ten temat. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. Okej, dobra, i właśnie tak. Fach złodziejski składa się generalnie z trzech umiejętności. Skradania się, otwierania zamków wytrychami i kradzieży. I teraz tak. Dwie z tych zdolności są absolutnie nieprzydatne, ponieważ skradanie się w tej grze jest zrobione okropnie. Podobnie jak zresztą okradanie kogoś, kogokolwiek, bo musimy potkać się do niego od tyłu. I tak jakby wiecie, kiedy macie w Oblivionie czy Skyrimie dosyć dogodny system okradania innych ludzi, to tutaj wszystko dzieje się bardzo... bardzo jakby niepewnie, nigdy nie wiecie, czy zaraz coś was nie złapie, nie macie żadnego jakby wskaźnika zagrożenia, czy coś takiego. Złapią was albo nie, nie wiadomo, od czego, znaczy pewnie gdzieś tam jest napisane, od czego to zależy, ale gra niczego nie tłumaczy. I jedyne, co naprawdę odpłaca się tutaj nauczyć, to jest właśnie otwieranie zamków. I podejrzewam, że kolejny punkt umiejętności włożymy właśnie w otwieranie zamków, bo to jednak się opłaca. Gdzie znajdę Kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Okej, dobra, spoko. Dobre info. I teraz czekajcie, niech ja tylko spojrzę. Mam trzy, na szczęście mam już te trzy mięska chrząszczy. I teraz uderzamy właśnie, by zrobić pierwszego questa, mianowicie tego Usnafa. Dlaczego tego Usnafa? Nie mam zielonego pojęcia, po prostu to przy okazji chyba zakończy również quest z Nekiem. Więc będziemy mogli tutaj ładnie powiedzmy połączyć te dwa questy. Potem uderzymy do Mordraga, wrócimy do Torusa, Expik. Wiecie, o kurde, idzie tutaj ten gościu. To jest kolejny gościu, który wyłudzi od nas kasę za ochronę, więc staramy się go unikać. Tutaj w ogóle mamy dosyć ciekawą sprawę, mianowicie mamy tutaj skrzynię, którą możemy otworzyć. Ponieważ o co chodzi z otwieraniem skrzyni? Czekajcie chwilę. Co? Nie mój problem. Nie chciałbym być teraz w jego
pomysł. Dobra, o co chodzi z otwieraniem skrzyń? Skrzynie, generalnie minigierka w Gotiku na otwieranie skrzyni jest jedną z głupszych minigierek na otwieranie skrzyń w ogóle w grach. Mianowicie, dzieje się to tak, mamy aktualnie jeden wytrych, wykorzystajmy go. Klękamy sobie i dusimy w prawo. Brzmi nieźle, dusimy w lewo, brzmi nieźle, w prawo i wytrych pękł. Musimy klikać prawo i lewo naprzemiennie do momentu, kiedy skrzynia się nie otworzy. Jaka jest zasada? Czy jest jakakolwiek zasada, jakakolwiek technika robienia tego? Absolutnie nie. Klikamy na pałę i im mamy więcej zręczności i otwierania zamków, tym mamy większą szansę na to, że okej, wytrych, nie trafimy w kombinację, będziemy musieli zacząć od nowa, ale wytrych nam nie pęknie. Sorry. Dobra, tego pana chyba nie wyminę, prawda? No właśnie. A nowa twarz. Szakal. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Wiadomo, możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. To jest bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie... On i ten drugi strażnik, którego wam wcześniej pokazywałem, oni prowadzą tą samą działalność, ale nie współpracują ze sobą. Mianowicie, wiecie, możemy iść do tamtego strażnika, on zawoła od nas kasę, damy mu kasę, ale przechodzimy koło tego, on też zawoła od nas kasę. A my nie mamy zamiaru mu płacić. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tak nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Generalnie sprawa jest ta sama, co z tamtym gościem. Tutaj nie będzie żadnej pomocy czy coś takiego. Po prostu jakichś tam dwóch albo tam trzech NPC-ów nie zaczepi nas i tyle. Po prostu kiedy mu zapłacimy i tyle. Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. Spoczy. I'm get out of here. Dobra, idziemy sobie tutaj, bo tutaj właśnie znajdziemy te pierdółki, które chciał od nas Snaf, mianowicie grzyby i... No po prostu grzyby i tyle. Ale również znajdziemy sobie tutaj pozostałości Neka. Ponieważ tak, niestety Nek poległ, nie umknął do nowego obozu. I to ja właśnie tak mówię, tajemnica jego zaginięcia jest jakby gorzki chleb. Jezu, kto nazywa grzyb gorzkim chlebem? Tajemnica jego zaginięcia jest jakby bardziej lepiej wyjaśniona w Mrocznych Tajemnicach. I rzekomo to miał być faktyczny, oryginalny pomysł na quest twórców tej gry, ale po prostu, nie wiem, czas się skończył albo zrezygnowali z niego. I teraz przy okazji wypróbujemy nową technikę napierdalania się. Otóż tak, teraz miecz trzymamy już w ten sposób, czyli właściwie. A walczymy w ten sposób. I teraz to jest bardzo fajna sprawa, to jest coś, czego nie mam pojęcia, czemu tak mało dzisiejszych gier używa tego patentu, ponieważ widzicie, jak atakujemy w tej grze? Przytrzymuję kontrol i naciskam strzałkę do przodu. I Bezzy wykonuje sobie ruch. I powiedzmy, chcę wykonać kombosa. To co robimy? Nie! Klikanie na pałę nic nie da. Musimy timingować nasze ciosy, mianowicie... Raz, dwa, trzy, cztery. Proste, ale jakie satysfakcjonujące. Musimy pamiętać w grze, w bitwie, żeby mieć odpowiedni timing do zadawania ciosów, bo bez tego będzie słabo. Jednocześnie nie możemy po prostu, wiecie, szaleć i napierdzielać, bo to nigdzie nas nie zaprowadzi. Proste i genialne, idealny praktycznie system walki do RPGa, który nie ma polegać na zręczności, a ma polegać na tym, żeby umieć po prostu zrozumieć, aby system gry, zanim chciał powalić tego ścierwojada. O, widzicie, jeden się tego sprowokował, bo jeden nas krzyczy. Tam widzimy wilka. Nie chcemy walczyć z wilkiem póki co. Dobra, wycofujemy się i... Pach, pach, pach i pach. O nie. Dobra, zawołał kolegę. Pach, 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 pach. Widzicie? Tak się teraz walczy. Proszę, dwa mięska dla nas. Przy minimalnej stracie zdrowia ja sobie zapiszę oczywiście. Świetnie. Tutaj mamy skrzynkę, która jest bodajże otwarta. Tam mamy, o to nie jest wilk, to jest kurwa jaszczur, Jezu Chryste. Jemu, z nim nie mamy żadnych szans, dobra, ja póki co oleję tą skrzynkę. Idziemy rozwiązać sprawę Neka. I pokażę wam jeszcze taki mały myk, o którym bardzo wielu graczy Gotika nie wie, ale ja o tym wiem, bo jestem fajny. Ale w sumie nie jestem teraz pewien, czy uda mi się tam dotrzeć, ale... Czekajcie, najpierw Nek. Najpierw Neki. Mamy sobie tutaj szczurki i widzimy tam już w jaskini, widzimy jakiegoś gościa leżącego. To pewnie Nek, no nie? Dobra, no to szczury są chyba łatwiejsze od
od ścierwojadów. No chodźcie, brzydale. Nie. Gruba świnia. Generalnie gdyby plecy bez jego nie zasłaniały całego ekranu też... Powaga! Zginąłem! Dajcie spokój! Ach, dobra. Gdyby plecy bez jego nie zasłaniały całego ekranu też by było fajnie. Na szczęście mamy save'a bardzo blisko. Wczytamy sobie grę. Musimy uważać, żeby nie zapisać gry, kiedy jesteśmy martwi. Bo gra z jakiegoś powodu nie blokuje tej opcji, a... To zapisanie, kiedy jest się martwym, to po prostu z automatu koniec, po prostu, no sorry. Tego save'a, z tym save'em już nic nie zrobimy na tej zasadzie. No, tutaj mamy kolejne grzybki. Znaczy, my i tak już mamy dość grzybków dla snafa, ale wiecie, można je sprzedać, można je zjeść, można je tam, wiadomo, dalej jakoś używać. Generalnie w grze nie ma craftingu, nie ma żadnego gotowania, alchemii, niczego takiego, niestety. Fajnie było, jakby było, ale nie ma, więc nie ma co narzekać. O! Chodź tu. Chciałbym je jakoś rozdzielić, ale generalnie zostają w grupie, cwaniaki. No dalej. Serio? Dobra. No super, i znowu zginę. A, dobra, udało się. Fuksem, ale się udało, dobra. Uff. Mięseczko, elegancko. Dalej. Mam nadzieję swoją drogą, że na przykład nie słyszycie za bardzo mnie naciskającego na klawiaturę, ale nie mam zielonego pojęcia, jak miałbym to obejść w wygraniu na PC-cie, sorry. Ale zjem sobie ryż. Ryż, poproszę, dobra. Zjem sobie szyneczkę. Zjemy sobie mięsko. Okej, dobra, styknie. Zapiszemy sobie. Tak, ważne jest, żeby zapisywać co chwilę, bo gra naprawdę bardzo szybko może nas ujebać. Albo możemy wpieprzyć się w jeden z wielu błędów w tej grze i po prostu z niego nie wyjść. Piekielnik, gorzki chleb. Piekielnik. Jagódki. Fajnie. I mamy tutaj Neka. Znaczy martwego strażnika, wybaczcie. Mamy wyszczerbiony topór, który być może jest lepszą broją od naszego miecza. Tak, jest lepszy. Ha! Dobra, toporek. Fuck yeah. Ziółko uzdrawiające. Psianka. Jabłko. Grzybeczki. O, wiecie, wbijacie do jaskini. Widzicie pośrodku martwego gościa. Najpierw okradacie jaskinię z grzybów, nie wiadomo. Mamy 10 bryłek rudy, fajnie. I mamy jakiś tam talizman, którego oczywiście nie zdążyłem odczytać, bo za szybko się wyłączyło. Czekajcie. Amulet martwego strażnika. Wyryto na nim imię. Nek. Obrona przed bronią plus 5. I generalnie ja wiem, ja mógłbym się na tym wszystkim bardzo dorobić, bo na przykład mógłbym sprzedać ten... Jezu Chryste, czekajcie. Ten, jak to się mówi. Zamiast... kupować tego miecza dla... Zapomniałem, co miałem zrobić. Oddawać ten miecz świstakowi, moglibyśmy go sprzedać, albo w ogóle go nigdy nie kupować. Mielibyśmy 100 bryłek rudy, moglibyśmy sprzedać ten amulet, mielibyśmy kolejną rudę. Ale generalnie chyba na brak rudy w tej grze narzekać nie można, a przynajmniej ja nigdy nie narzekałem. Poza tym i tak póki co nie mam poziomu, więc nic byśmy z tym nie zrobili. A teraz idę do takiej dosyć, powiedzmy, ukrytej postaci, lokacji, o której dużo osób nie wie, a która... O Jezu, ścierwojady. A która daje expa za same pogadanie z tą postacią, bo gra jakby docenia naszą żyłkę poszukiwacza przygód. Dobra, nie muszę z nikim walczyć na szczęście. Wchodzimy sobie tutaj. Ciekawe, ile osób wie, do kogo już idziemy. Jestem ciekaw. I o właśnie, proszę pod tym odcinkiem napisać, kto wiedział o tej postaci. Gilbert. Cześć, Gilbercie. Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Podpadłem paru ludziom Gomeza. To było dawno temu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie ruszam. Jak na mój gust, w starym obozie wciąż jest za dużo tępych osiłków. Okej, okay. I to jest w ogóle zabawna sprawa, bo o tym gościu nikt w całej grze nie wspomina słowem. Jeśli liczycie, że dostaniecie jakąś informację, wskazówkę, że on tutaj jest, nie dostaniecie. Po prostu możecie trafić na niego fartem, tak jak ja trafiłem. Co tu robisz? Miałem już dość, stare. Teraz pewnie nikt... O, dobra, okej. Okay. Co tu robisz? Właśnie. Nie miewam tu zbyt często gości.
Widzę, że niezły cwaniak z ciebie. Tak znaleźć moją kryjówkę, no, no. No dobra, okej. Okay. Właśnie brakowało mi tego expa. Generalnie twórcy ukryli go tutaj specjalnie, licząc, że absolutnie nikt go nie znajdzie, dlatego po prostu to jest chyba jedyna postać, która premiuje nas expem za same odnalezienie siebie. I teraz kurwa tylko, żebym ja zszedł i się stąd nie zabił. Bo to jest dosyć ciężka sprawa. Dalej, Bezi, kroczek do przodu, no już. Nie! Nie! Dobra, spotkamy się w kolejnym odcinku u Snafa. Bo z jakiegoś powodu Bezi daje oddycha, ale nie żyje. Dobra. Spotkamy się w kolejnym odcinku u Snafa, oddamy questa i zaczniemy działania bardziej w terenie. Trzymajcie ciepło, mam nadzieję, że się podobało i na razie.